Cześć, witam Cię na kanale. Z mojej perspektywy, z tej strony Piotr Tomaszewski. W dzisiejszym odcinku omówię temat e-booków, jak stworzyć, jak do tego podejść od strony, powiedzmy, takiej bardziej formalnej, praktycznej i w ogóle po co. Więc najpierw przedstawię temat. Otóż e-booki są to książki w formie elektronicznej, czyli nie istnieją w rzeczywistości, tylko są na pliku, są wirtualne. I tutaj są plusy i minusy tego. Plusami na pewno jest to, że po pierwsze, nie potrzebujemy w ogóle żadnych pieniędzy, żeby to tworzyć, dystrybuować i tak dalej, bo wystarczy po prostu podstawowy program, nie wiem, typu Word, potem skonwertować to do PDF-a i już jest, więc nie musimy się martwić o produkcję, więc nie musimy wkładać pieniędzy w to, żeby wydrukować na przykład jakąś część książek, nie musimy się martwić magazynowaniem, więc to tu już również odchodzą nam koszta, nie musimy się martwić wysyłką i tak dalej, i tak dalej. Ale są też oczywiście minusy tego typu formatu. Po pierwsze, wiele osób jeszcze nie jest do tego przekonanych, wiele osób woli w formie papierowej książki, także część osób nie kupi e-booka tylko ze względu na to, że jest e-bookiem. Następna sprawa, przy książce można zrobić płatność przy odbiorze. Wiele osób nie ufa przelewom, zwłaszcza przelewom przez pośredników. Nie wiem dlaczego i w to się akurat nie zagłębiam, ale wiele osób zrezygnuje z zamówienia czegoś ze względu na to, że nie ma na przykład płatności przy odbiorze. Więc to już są dwie grupy osób, które po prostu zrezygnują z samego kupna danej książki, tylko ze względu na format, w jakim on jest. Kolejnym minusem e-booków jest opodatkowanie. Otóż w Polsce jeszcze, co jest dla mnie w ogóle jakąś, nie wiem, no bzdurą totalną, VAT na książki wynosi 5%, za to na e-booki wynosi 23%. Więc e-booki są dużo bardziej opodatkowane niż książki. Mają to znieść podobno jeszcze w tym roku, aczkolwiek to też już się ciągnie tak, że miało to być zniesione na początku roku, a mamy już zaraz wrzesień i dalej nic nie wiadomo i prawdopodobnie dopiero w październiku albo w listopadzie to zrobią, o ile w ogóle. Także jeżeli ktoś by się zastanawiał, dlaczego na przykład na stronie Empiku czy jakiejś innej e-book może być droższy od zwykłej książki w formie papierowej, no to właśnie z tego względu, że opodatkowanie jest większe, a jakby no cena tej książki jest no praktycznie taka sama. Okej, od czego trzeba zacząć? Zacząć trzeba od tego, żeby napisać dobrego e-booka. I to jest, wiecie, to się może wydaje proste, oczywiste, ale takie nie jest, bo wiele osób zastanawia się, Za bardzo to przekombinowują i zamiast napisać e-booka i dopiero potem się martwić całą resztą, to już na początku martwią się całą resztą i dopiero potem zaczynają go pisać. Jak ja pisałem e-booka, to zrobiłem na odwrót zupełnie. Ja napisałem e-booka zanim założyłem działalność gospodarczą i zacząłem jego sprzedaż wraz z założeniem działalności gospodarczej. Także już miałem gotowy produkt i był to produkt, w który no włożyłem wcześniejsze 4 lata pracy, 4 lata zdobywania wiedzy i po prostu wszystko przelałem na papier, co było niezbędne do osiągnięcia danego celu, który no, jest opisany w tym e-booku. Także pierwsze co trzeba zrobić, to napisać dobrego e-booka. I tutaj są plusy na przykład niszowych tematów, albo jeżeli właśnie piszemy e-booka popularno-naukowego, bo to jest zupełnie co innego niż na przykład książki fabularne, to plus jest taki, że ja na przykład jak pisałem swojego, to z tego co widziałem nie było żadnego na rynku, jak chodzi o branżę fitness. Więc ja miałem po pierwsze, to można powiedzieć, że monopol, a po drugie nie miałem konkurencji, co też jest minusem, bo nie miałem się też do czego odnieść. W momencie, gdy mamy sporą konkurencję, to wystarczy, że zobaczymy, co oferuje konkurencja i zrobimy albo to lepiej w tej samej cenie, albo zrobimy to na podobnym poziomie w niższej cenie. I tak po prostu się robi konkurencję. Drugi bardzo ważny punkt to założenie działalności gospodarczej. Oczywiście jest kwota wolna od podatku, około już tam 8 tysięcy rocznie, ale generalnie trzeba założyć działalność gospodarczą przy sprzedaży e-booków, bo jest to idealnie, a wręcz wpasowuje się w definicję, czym jest działalność gospodarcza, więc to jest obowiązek. I tutaj już idziemy do spraw takich bardziej praktycznych, bardziej takich szczegółowych, jak chodzi o już całą resztę, jak już mamy tego e-booka, już mamy działalność. Otóż mamy tutaj dwie opcje i obydwie chciałbym opisać. Jedna to jest opcja bardzo ekonomiczna, która nie będzie nas kosztowała praktycznie nic,
Druga jest to dla osób, które już mają jakieś fundusze, chcą w to włożyć pieniądze i też o tym powiem, że warto to zrobić. Otóż pierwsza opcja, która jest bardzo ekonomiczna, to jest opcja, którą ja zrobiłem, to po napisaniu e-booka ja nie chciałem wydawać pieniędzy na stronę internetową, dlatego że po prostu ich zbytnio nie miałem. Nie chciałem wydawać, nie wiem, połowy kasy, którą mam na stronę internetową. Także znalazłem po prostu, to łatwo, bardzo łatwo znaleźć, znalazłem jakąś stronę, na której można nadać znak wodny. Bo jest to cholernie ważne w przypadku e-booków, że one łatwo mogą być piratowane, bo łatwo można je wrzucić do internetu, dlatego ten znak wodny jest bardzo ważny, bo w momencie, gdy tego znaku nie ma, to wystarczy, że ktokolwiek go kupi, wrzuci na chomika i ciężko będzie nam dojść, kto to zrobił, i sam fakt, że już jest ten znak wodny, znaczy, że ta osoba no wie jednak, że jest, powiedzmy, śledzona i no zmniejsza to po prostu ryzyko piractwa. Oczywiście to będzie i nie mamy na to wpływu żadnego, no ale możemy to zmniejszyć. Ale jeżeli nie chcemy zakładać strony internetowej, można, wystarczy wpisać, nie wiem, watermark online PDF w Google i wyjdą nam strony, na których można właśnie nadać znak wodny. I ja w ten sposób sprzedawałem pierwsze e-booki i było to bardzo żmudne, cholernie dużo czasu mi zajmowało i to, co zawsze też mówię, że jeżeli ktoś nie ma pieniędzy, to musi poświęcić na to czas. No i właśnie tak to wyglądało, że jeżeli ktoś chciał kupić ode mnie e-booka, To jest bardzo zagmatwane, ale musiał napisać do mnie maila, że jest zainteresowany. Ja mu odsyłałem jakby no opis produktu i cenę z numerem konta. Potem ta osoba wysyłała mi przelew. Potem ja nakładałem na te dane znak wodny i wysyłałem tego e-booka. Jak się domyślacie, przez sam fakt, że to było to tak bardzo skomplikowane i też no nie było oficjalnie informacji gdziekolwiek, że mógłbym odesłać, tak jak tutaj teraz, że na Instagramie mam na przykład link do strony czy na YouTubie, to sprzedaż była bardzo słaba, ale na tyle była wystarczająca, że po roku byłem w stanie już założyć stronę profesjonalną, na której z automatu zarówno jest nakładany znak wodny, z automatu jest wysyłana faktura i wszystko jest po prostu zautomatyzowane, że ja przy tym już nie mam praktycznie żadnej pracy, ewentualnie czasami jak się coś tam popsuje albo coś tam muszę zrobić, to wiadomo, że trochę to zajmie, ale powiedzmy, że jest to 20-30 minut tygodniowo max, więc no malutko. To samo tyczy się oprawy graficznej, to samo tyczy się jakieś sprawdzenia, wiecie, pisowni, gramatyki i tak dalej. Ja osobiście tego nie robiłem, przyznaję się do tego, nie widziałem w tym sensu, oczywiście zrobię to w przyszłości, ale w momencie, gdy wydawałem obydwa e-booki, nie widziałem w tym sensu, dlatego że, no, wiadomo, lepiej by to wyglądało, ale z drugiej strony niczego by to nie zmieniło, bo ta wiedza, która jest w środku, jest dalej taka sama, tylko by była po prostu ładniej... w ładniejszych słowach? I kolejny punkt, który można zrobić, ale nie trzeba. To nie jest wymaganie prawne w żaden sposób. Podobno teraz będzie wymaganie, żeby można było uznać książkę za e-booka. Ale nadanie numeru ISBN. I tutaj nie jestem wam w stanie powiedzieć, jak to wyglądało, bo nie pamiętam. Ja to robiłem 3 lata temu i po prostu zapomniałem, czy ja za to coś płaciłem, czy musiałem jakoś czekać. Wiem na pewno, że zrobiłem to wszystko online i jakby z góry od razu dostałem 10 numerów, do których mogę przepisywać e-booki, więc już mam te 10 numerów, do których wystarczy, że po prostu no, dodam te dane, które dotyczą danego e-booka i już ten numer jest przypisany. I to jest tak naprawdę wszystko. To jest wszystko, co musicie zrobić. Następnie już tylko zostaje po prostu marketing tego, ale o tym to inny odcinek powinien być. Niemniej jednak, e-book według mnie to jest zajebista opcja, żeby monetyzować już zasięgi w momencie, gdy po pierwsze mamy właśnie rozwinięty czy Instagram, Facebooka, YouTube, LinkedIn, czy bloga w internecie. Jeżeli mamy, nie wiem, 100, 200, 300 wejść na stronę, to już jest jakby taki punkt dla nas, że na tyle dużo osób wchodzi na tą stronę, że warto by było właśnie stworzyć jakiegoś e-booka, w którym będzie właśnie wiedza czy cokolwiek, co jest na tej stronie i po prostu będzie się to gdzieś wyświetlało z boku, jak chodzi o bloga, tak samo na Instagramie, że po prostu jakiś link, cokolwiek. Ale mówię, e-book jest to bardzo dobra forma monetyzacji, dlatego że to jest krótka praca tak naprawdę. Żeby napisać e-booka,
na temat, na który się znamy, potrzebujemy max 2 miesięcy prawdopodobnie, nie więcej, może 3 w porywach. I to jest jedyna praca, którą musimy włożyć, bo potem już mówię, to już jest no, praktycznie pasywny przychód, jedyne co musimy robić to po prostu zajmować się marketingiem, chociaż nie... No nie, nie będę się zagłębiał w ten temat. Niemniej jednak, ja serdecznie polecam tę formę i naprawdę jak chodzi o e-booki, ceny mogą być we wszystkie strony. Można napisać krótkiego e-booka, który będzie na przykład do pobrania za darmo w momencie, gdy ktoś się zapisze na newsletter. I jest to bardzo fajny sposób, żeby zbierać już maile do newslettera. Możemy zrobić bardzo taniego e-booka, krótkiego, który będzie miał jakieś zwięzłe informacje i przez to, że będzie tani, to też więcej osób go kupi. Możemy też zrobić bardzo drogiego e-booka i tu mówię o kosztach rzędu nawet 150 czy 200 zł, bo to jest ta różnica, że w momencie, gdy mamy wiedzę ekspercką i wiedzę profesjonalną, tak samo usługi, to nie ma czegoś takiego, że coś jest za drogie, bo ta cena jest mocno subiektywna, bo nie da się tego obliczyć, nie da się policzyć, ile jest warty e-book, który na przykład jest w jakiejś niszowej branży i przekazuje jakąś tam wiedzę, gdzie praktycznie tego nie ma na rynku. No bo to no, ta osoba, która to robi, sama decyduje, jaka będzie cena. I no mówię, nie ma praktycznie czegoś takiego jak za duża cena. Oczywiście wiadomo, że jeżeli postawimy bardzo wysoką poprzeczkę, to też bardzo mało osób to kupi. Chociaż też są osoby, są usługi, są branże, które zajmują się tym, że robią produkty premium, bardzo drogie dla bardzo małej ilości osób i to też się sprawdza. Także wszystko zależy tak naprawdę od tego, czym się zajmujemy. I naprawdę, jeżeli ja napisałem e-booka, to wy też możecie. Ja nie jestem jakimś, nie wiem, literatem, właśnie mam pełno błędów w tych e-bookach, jak chodzi o pisanie, bo, no mówię, jedyne co trzeba wiedzieć, to co chcę przekazać i mieć tą wiedzę, którą chcę przekazać. I to jest wszystko, co musicie mieć, bo no reszta się zrobi sama, po prostu. Także nie przejmujcie się tym, że nie wiem, to jest ciężkie, że będzie się to słowo źle czytało, cokolwiek, bo mówię, zawsze to można oddać gdzieś do redakcji, żeby właśnie przeredagowali ten tekst, żeby to się lepiej czytało itd., itd. Także mam nadzieję, że podobał się ten film. Zostawcie łapkę w górę odsyłam do innych filmów na tym kanale. Miłego dnia. Cześć.